No, cześć siemanko. Dzisiaj stworzymy sobie taki przykładik, żebyście zrozumieli tutaj, jak to wszystko działa, więc naszym zadaniem będzie dzisiaj stworzenie programu, który wyświetli aktualną datę i godzinę po kliknięciu na przycisk. Więc pierwsze co musimy zrobić tak naprawdę, to no, stwórzmy sobie ten przycisk, więc przejdźmy sobie tutaj w dół. Niech on się nazywa na przykład BTN od Button. To się równa. No, i tworzymy konstruktor klasy Button, żeby stworzyć taki widget. Na początek podajemy rodzica, więc niech to będzie root. Następnie podajemy jakiś tekst, ponieważ na przycisku no coś tam zazwyczaj jest napisane, więc dajemy sobie tekst, to się równa. Niech to będzie na przykład get date. No, i to na razie by było tyle. Chcemy go jeszcze zapakować, żeby wyświetlić, więc dajemy btn, a następnie pack. I teraz, jak sobie uruchomimy program. To widzimy, że mamy tutaj przycisk, który nic nie robi. Dobra, no to teraz chcemy, żeby on coś robił. Chcemy, żeby wyświetlał czy wykonywał jakąś funkcję. Ja na razie zrobię coś źle i zaraz wam pokażę, jak to naprawić. Więc definiujemy sobie funkcję. Niech to będzie funkcja, która się nazywa na przykład getDate. I teraz przechodzimy sobie do środka. No i oczywiście, jeżeli chcemy wyświetlić aktualną datę, to musimy sobie tutaj zaimportować odpowiedni moduł. Więc dajemy sobie import, a następnie dateTime. I teraz tutaj sobie stworzymy, no, stwórzmy sobie taką zmienną, niech to będzie właśnie data. No i używamy naszego modułu, następnie klasy dateTime, i teraz używamy metody now. Chcemy sobie teraz z tej naszej daty stworzyć labelkę po to, żeby wyświetlić jakiś tekst. Zawsze, jak będziecie chcieli wyświetlić jakiś tekst, to zazwyczaj będzie to właśnie labelka. Więc tworzymy labelka, niech ona się nazywa na przykład data label. To się równa i konstruktor klasy label. Ona też będzie dzieckiem okna głównego, więc tutaj wpisujemy root. Teraz chcemy podać jakiś tekst. No i właśnie co ma być tym tekstem? No właśnie ta aktualna data i godzina. Więc przypisujemy tutaj zmienną po prostu data. Na koniec musimy ją zapakować, więc wpisujemy sobie data label, a następnie pack. No, i mamy tutaj tą definicję funkcji, która ma się wykonać, kiedy klikniemy na przycisk. Więc jak to możemy zrobić? No, możemy sobie tutaj przejść i jako kolejną właściwość podać coś takiego jak command. I teraz wpiszemy sobie właśnie nazwę funkcji, która ma się wykonać, kiedy klikniemy na ten przycisk. Oczywiście to nie tylko działa w przycisku, możemy też. Dodać takie komandy na przykład do głównego okna i do innych kontrolek czy widgetów, ale akurat w tym przypadku do przycisku. Więc chcemy wykonać sobie tą funkcję getDate, więc wpisujemy sobie get, a następnie date. Tutaj pamiętajcie, nie dajemy nawiasów okrągłych już, bo my nie chcemy tego wykonać od razu, jak program sobie tutaj będzie czytać ten nasz kod, tylko chcemy to wykonać wtedy, kiedy rzeczywiście klikniemy na ten przycisk. Czyli tutaj. Podajemy właśnie taki event i będziemy mówić, że ten nasz przycisk, czy nasz program ma nasłuchiwać, kiedy zostanie wykonany klik na tym obiekcie, to wtedy wykona właśnie tą funkcję. Czyli to jest taki listener. On na nasłuchuje, wyczekuje, kiedy taka akcja zostanie dokonana i wtedy właśnie wykona tą funkcję. No ale, jak widzicie, coś tutaj jest nie tak. Najeżdżamy sobie. I widzimy, że mamy tą żółtą linię podkreśloną i mamy tutaj taki problem, że getDate is not defined. No i powiecie, no jak nie jest zdefiniowany? Jak przecież sobie go tu zdefiniowaliśmy. Ale pamiętajcie, że kod czytany jest od góry w dół. Czyli, jak tutaj interpreter sobie czyta ten nasz kod, przychodzi do tego momentu, no i patrzy, że musi nasłuchiwać metodę getDate ale on tutaj jest i on jeszcze nie przeczytał nigdzie, nie, nie poznał tej metody. No i właśnie musimy sobie tą naszą funkcję przełożyć tutaj powyżej, czyli najpierw interpreter musi się z nią zapoznać. Okej, okay, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, kod czytany jest od góry w dół. No i dobra, super, Ancko. wydaje mi się, że to jest wszystko, czego potrzebujemy, więc dajemy sobie teraz uruchom, mamy ten nasz przycisk, klik i zobaczcie, dostajemy labelkę. Z aktualnym czasem i datą, i teraz będziemy sobie klikać, i te nasze labelki będą nam się tutaj tworzyć. Oczywiście ten czas warto by było tutaj teraz sformatować, ale wy wiecie już jak to zrobić, więc nie będziemy się tym zajmować. Oczywiście przycisk możecie sobie też odpowiednio sformatować, tak jak robiliśmy to wcześniej z labelką, żeby to wszystko wyglądało ładnie. No to na przykład, może tutaj to zróbmy, więc jak tworzymy sobie tego naszego batona. To zrobimy to w taki ładny sposób, cyk, cyk. I tutaj może przed command dodajmy sobie jeszcze parę właściwości, na przykład niech to będzie background, to się równa. Powiedzmy, że ja chcę, żeby ten nasz przycisk był taki szary, więc wpiszę sobie tutaj wartość szesnastkowo, niech to będzie na przykład 666 i teraz damy sobie foreground, czyli chcę, żeby nasz tekst był. No jaśniejszy na pewno, też szary, ale jaśniejszy, czyli płotek. I niech tu będzie na przykład AAA. Na koniec pamiętajcie, że wszystkie te właściwości trzeba oddzielać przecinkami. Zapisujemy sobie, bo to jest taka, taki słownik tak naprawdę. Zobaczcie, wszędzie tutaj podajemy sobie wartości typu klucz i wartość. Dajemy sobie start, cyk i zobaczcie, rzeczywiście mamy ciemny szary jako background i jasny szary jako foreground. Możemy sobie też dodać jakiś padding, żeby to troszkę jeszcze ładniej wyglądało. Przecinek, zapisujemy, dajemy sobie start. No i już ten nasz przycisk wygląda całkiem fajnie. Oczywiście, jeżeli chcemy zmienić kolor czy wielkość tekstu dla naszych labelek, to też to możemy oczywiście zrobić tutaj w tym miejscu, gdzie tworzymy sobie konstruktor tej naszej labelki. Czyli po przecinku możemy sobie na przykład dodać foreground. I powiedzmy, że chcemy, żeby ten nasz kolor czcionki był na przykład czerwony, no to wpiszmy sobie, pamiętamy, że kolor składa się zawsze z trzech kanałów, jest to RGB, czyli red, green blue. Czyli tutaj, gdzie mamy czerwony, to damy pełną wartość, na przykład FF, a do reszty podamy zera. Dzięki czemu powinniśmy uzyskać taki czerwony kolor. Dajemy sobie start, teraz cyk. I zobaczcie. No i super, właśnie tak to wygląda. Chcemy to jeszcze bardziej tutaj sformatować. To możemy dodawać sobie tutaj kolejne te właściwości, ale Wy już będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Więc, tak, właśnie taki prosty pierwszy przykład, jak zastosować kilka widgetów naraz. Mamy tutaj przycisk, który będzie właśnie wykonywał odpowiednią funkcję. Wtedy, kiedy na niego klikniemy. I w taki najprostszy sposób robimy to właśnie za pomocą tutaj tej właściwości Command.